Bardzo prosimy o opowiedzenie Newsweekowi, jak przebiegały obrady kapituły. Proszę pani, więc tak, no przede wszystkim muszę powiedzieć, że mieliśmy pewną łatwość, bo wszystkie prace, które wpłynęły, no to był dosyć wysoki poziom tych prac, a więc była pewna przyjemność oczywiście w takim rozkoszowaniu się, w czytaniu, w przeglądaniu tych materiałów, co oczywiście trochę komplikowało wybór. Bo w tym takim pierwszym podejściu oczywiście każdy z nas zwracał na jakieś charakterystyczne cechy, które no, ceni w każdym z przedstawionych materiałów. No ale trzeba było się zdecydować na tych wpierw nominowanych. I tutaj w zasadzie może takiego wielkiego problemu nie było, natomiast już między nominowanymi no dyskusja, kto powinien zostać laureatem, to była długa i czasami burzliwa i musieliśmy się nawzajem przekonywać. No ale to tak to musi być, prawda? Także sądzę, że te wszystkie prace, które no przynajmniej były nominowane, w zasadzie każda z nich w jakiś tam sposób zasługiwała na nagrodę albo wyróżnienie. No regulamin jest prosty, ktoś musi wygrać, tak? Także nie ujmując nic nominowanym, no ten laureat był jakby wskazanym przez nas jako najlepszy wśród najlepszych.